Wyprawa miłości szlakiem władców to już kolejny historyczny rajd. Przed rokiem litewscy jeźdźcy szlakiem Witolda pokonali 2000 km, by w falach Morza Czarnego uczcić Wielkie Księstwo Litewskie sięgające od morza do morza. Teraz postanowili przypomnieć, że historyczna więź między Polską a Litwą to nie tylko unie polityczne, wojskowe czy kulturowe, to często także wielka miłość. Tas trumpas laikotarpis, apie kurį mes kalbam, apie valdovų kelio ir Žygimanto Augusto Barboros Radvilaitės kelionės metas, jisai labai emociškai stiprus ir istoriškai labai stiprus. Tai manau, kad jisai neka mažiau reikšmingesnis nei pereitų metų žygis prie Dosios jūros. Zgodnie z ostatnią wolą królowej polskiej i księżny litewskiej, szczątki jej miały spocząć w Wilnie. Ostatni z Jagiellonów podążał za nią do swego rodowego gniazda, a czasem nawet zsiadał z konia i szedł pieszo za trumną. Uczestnicy wyprawy oraz żegnający ich przedstawiciele władz uczcili pamięć Barbary Radziwiłłówny przy jej grobie w podziemiach wileńskiej katedry, by zawieźć ten pokłon także na Wawel, do kaplicy Zygmuntowskiej. Obok zakochanych władców głównymi bohaterami tej wyprawy pozostają jednak Żemajtuki, koniki żmudzkie, po polsku zwane też żmudami albo żmudzinami. Stara litewska rasa koni, ostatnio odradzająca się i zyskująca coraz większą popularność. Lietuvos pasididžiavimas. Jie nuo 15 amžiaus jie kartu su Lietuva ir kovojo, ir keliavo, ir liūdėjo, ir džiaugiasi. Jie iš tiesų yra įvairia pusiai, galintis ištverti tikrai labai sudėtingus išbandymus. Tai pereitais metais ir rodė. Pereiti 2000 km praktiškai nepakeistiems turbūt gali ne kiekvienos veislės žirgas. Żmudziny nie są duże ani szczególnie dorodne, jednak to bardzo wytrzymała rasa, spokrewniona zresztą z dzikimi konikami, przemierzającymi kiedyś pola i puszcze Rusi, Polski czy Litwy. Poza tym pewny i wierny towarzysz, o czym po raz kolejny będzie mogło przekonać się 9 jeźdźców z Litwy, w tym 2 Amazonki oraz 10 uczestnik wyprawy z Polski, który dołączy do rajdu po przekroczeniu granicy białoruskiej.